Siemaneczko, jestem PP1 Games, witam w Cafe Online Simulator i witam was w noworocznym odcinku. Właśnie, noworoczny odcinek. Udało się zrealizować moje założenie nagrać w ciągu 4 dni. Wszystkie filmiki do nowego roku, zacząłem jednak 17 i skończyłem 22. Jeden dzień przerwy przerwić. A dobra, nie o tym. O. Lecimy, otwieramy sobie knajpkę. 5,5 tysiąca parę na koncie. Modernizację, jeszcze raz modernizację. Już nie powiem, że odwołać zrobić, więc otwieramy sobie. Zobaczę. Otwieramy, zobaczymy, ile będziemy mieli w tym. Właśnie, ja nie mogę tych Pepsi poumieszczać, coś w tym stylu. Ja sobie mogę wejść, jeśli mam sklep otwarty. No. Jeszcze nie idzie tu super. dobra. Lampy, toalety specjalne. Maszyna. Czekajcie, co to jest za maszyna. Maszyna do... A to co jest ciekawe, dobra. Sprzedaż, kuchnia, palety, podłogi, sufity. Chcę zobaczyć parę rzeczy jeszcze. Jest możliwość kupna takich zewnętrznych miejsc. Jest. Dobra. I sobie bym tak zrobił. Ma takie miejsce, bym sobie postawił. Coś ciekawszego, coś nowszego. Dobra, i możemy w końcu teraz otwierać. Ale co to trzeba korzystać? No i trzeba trochę poziom odblokować. Więc lecimy. Na razie nie ma co więcej kombinować. Maili nie mam. Miętności 94. Zwiększenie szybkości twoich załogi. To by się przydało. No i tak, jeszcze by się zarządzanie przydało. Zapłać premię. Zapłać premię. Niech będą mieli, niech mają premię, żeby było. Zapłać się kutowi. Dobra. Witam. Sushi. Już pani daje sushi. Nie ma problemu. Sushi, smok, złoty smok. Tak. A, za mało jedzenia, żeby przygotować kutawę. Czekajcie, to trzeba nie za coś domówić. Dobra. Niestety, nie wszystko tak idzie, jak bym chciał. Panie kombinować i... Weźlanie, elegancko. Proszę bardzo, smacznego. Proszę pan, makaron carbonara. Już pani makaron carbonara, proszę bardzo. Ja sobie wezmę teraz zamiotę. Muszę trafić pierwszy punkt. Muszę tych produktów pokupować widać, bo już jest za mało. A czekajcie, czemu ja mam tak mało niby jedzenia, sklep spożywczy? Tego tu brakuje, że tak szczą. Tak. A, dobra, trzeba patrzeć, co tu trzeba mieć, dobra? Makaron carbonara już. Dajemy pani tutaj. Smacznego. Otwórz tam, nie się dziwi. Kalifornijskie sushi. Raz. Ja muszę produkty poprzynosić, bo widać, że to jest za mało produktów. Widzicie, dlatego mi klienci odchodzą. Przydałaby się jakaś osoba, która by mi tutaj pomagała w tym. Mam nadzieję, że jeśli odblokuję tego kelnera, czy tam zarządcę całej tej opcji, to może wtedy
Za mało miejsca, że ma dalce. Dobry, stop. Margarita. Dobra. No nie żartujcie sobie nawet. Nie wiem, bo nie można by jakoś tu pięczyć. W tym stylu? Ej, no nie bez kitu. Nie mogę, bo za mało miejsca. A jeszcze co lepsze, to się zablokowałem. Wy? Wiele ziemniaczane, dobra, już. Sałatka Cezar. Sałatka Cezar, już podajemy. Dobra, już pizzę bierzemy. Tutaj jakieś pieniądze. Dobra, zobaczmy po prostu. Tu mogę jakieś w końcu zarządzanie zrobić. Dobra, tu już chociaż to jest dobre. Aż on będzie mi tu ogarniał, zerowe sushi. Pióra ziemniaczane. Gdzie jest to pióra ziemniaczane? Dobra, tu. Pani chce pióra ziemniaczane. Teraz chcę wziąć tanie. Łatka Caesar. Proszę bardzo. Pizza carbonara. Zdrowe sushi. A za mało sprzętu do gotowania teraz się fali. No to jeszcze lepiej. No to trochę jestem zawiedziony. Dobra. Dobra. Sushi serowe. Sushi serowe, serowe, tutaj. Słuchajcie, bo teraz już tak mieli. Sushi, złoty smok. Pizza margarita. Margarita. Sushi. Kogo było sushi? Pewnie to było sushi. Ojej, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tu, przepraszam. Właśnie teraz wiem, tu chcę na żywo. Pióra ziemniaczane. Męcik. O, miejsce teraz. Pióra ziemniaczane już. Już jest energia. Danie, weź danie, pizza. Nie tu, przepraszam. Indyk. Na razie to nie mogę, bo trzeba mi tutaj przygotować. A to zaś parę razy kopię. Indyk. To jest ziemniaczany. Kelnera mi pakuje. Po prostu pakuje mi
Terminar do tego, nie? Już, proszę Państwa, już Was przygotowuję, już Wam daję to, co trzeba. Indyk, olej ziemniaczany. Nie wiem, czy oni już zjedli. Ciekawe, co są, to już powinni. Będą mogli chyba zjeść i będą mogli sobie wyjść. To jest kwiat ziemniaczany. Proszę bardzo. I na tym będziemy. No, nie chcę więcej klientów cię obsługiwać, bo też chcę odpocząć, tak powiem. Mentalnie trochę przydużo ludzi, to duży natłok ludzi, ale. O to chodzi, bo jednak jest teraz ta sytuacja. Ja to chodzi, żeby tak było. Weź danie. Danie już ostatniej klientce. Powinno być już nalegane. Pamiętaj, ziomuś mi tam ogarnia. Nie wiem, jak to wygląda. Nie wiem, czy to nie to zarządzanie, czy nie. Tutaj, no jest niby ten gościu jeszcze jeden do zatrudnienia, ale czy ja mogę, aparat mogę sobie wziąć, jak tego nie chcę. A patrzcie, to mogę sobie zajebiście tutaj robić. Jeśli mam ekip punek, ja mówię takie, czy ja mogę. O! Gdzie? Ja mogę sprawdzić, ale sam. Dokąd zadanie, ale nie wiem, co chodzi. Dobra. Zarządzanie, zwolnij, zatrudnij. Ale ja zbytnio to nawet nie mam gdzie ich teraz już postawić, bo nie wiem, czy już mogę sobie wziąć piętro jako użytkowe robić. Chyba raczej jeszcze nie mogę. Myśmy sobie zobaczyli, to będziemy. Bo gdzieś tam z tyłu było wejście. Zobaczymy z ciekawości. Wejdźmy, zobaczmy. Ja już mam tu miejsce odblokowane, chyba jeszcze widzę nie. Tu jeszcze nie możemy nic nawet naprawić, nie mamy nic, dosłownie nic na razie nie możemy zrobić. Więc w tym razie stoimy w miejscu. Dobra. Mogę na to liczyć. Mogę zobaczyć jeszcze raz zarządzanie. Ładna załoga, daj premię. Zapłacił Kurtowi. Bo tak, wezmę teraz kucharza, jak nie mam gdzie.
miejsca. Majestat, poczekajcie. Narządzanie, narzędzie majestatu, toaleta. Drugie piętro, 7500. Czyli jeszcze nie mogę, bo muszę jakiś tam level mieć. Pokaż więcej, chcę zobaczyć. Ma 10 level. Dobra, no jeszcze by się przydał jakiś może jednego faktycznie jeszcze kupić. Coś ciekawszego jeszcze do tego. Gry. Mogę tutaj postawić na zewnątrz. Ping-ponga. Takich rzeczy. To mnie trochę troszeczkę boli, bo może by wtedy było troszeczkę inaczej. Takie rzeczy by postawił człowiek. Ale nie mam gdzie. No tu na zewnątrz nie daje mi tutaj ja możliwości postawienia, mimo tego, że na dworzu też by można było pograć. Zimne. Chciałem, czekajcie, jeszcze jakieś. O tym coś tam, co to jest. Ale jak mi wiecie, co kupił? Tą maszynę. Nie wiem, co to jest za maszyna. To mi bardzo ciekawe. A, to jest maszynka na kulki. Grody. Nie mogę jej wcale na zewnątrz postawić. To jest taka lipa, że to naprawdę ciul. To nie? Teraz nawet nie mam gdzie tego postawić. Dobra, niech będzie. Teraz muszę podprowadzić prąd. Miastko sobie tu zrobić. Prąd. Dobra, i wszystko. Zegary sobie trochę zapełnić. Perfikunek. Tyle. Nie mogę tam. Tutaj. To mamy do tych napoi. Seven up in. Gady. Na zewnątrz. A, mogę postawić. To akurat mogę na zewnątrz postawić, chociaż to jest dobre. Dobra, i teraz co? Ekwipunek. A ja mam to kupione. O, teraz mogę to wykorzystać te napoje. Zobaczymy, czy tak jest, czy tak nie jest. Nie, mogę tak robić. Nie to. Na tu mi się spalowało. Enko. Sprawdźcie, takie rzeczy wypełniamy. Powinno być za wejście. Czyli nie muszę kupować te produkty, typowe produkty muszę kupować. Nie to. Pod kąt wziąć. Red Bulla sobie wezmę. Nie wiem, może ponad ten wziąłem. Jak to się mówi, ponad stan tego wszystkiego. Mam fajnie takie rzeczy mieć, typu właśnie taki automat, trochę coś tam będzie można. Dodatkowo zarobić, co nie? A to chodzi, 150 dolarów to nie jest taki duży koszt. A jednak coś tam tej kasy zarobimy. Chcemy napaść, jeszcze weźmiemy. To jest 19. Jest minuta odcinka, 8 minut odcinka. Tutaj inny napój. Lub tamte pozanosić, bo tamte produkty to jeszcze na zewnątrz. I Fanta. Tutaj tak. Jabłka. Będę schować, będę w końcu schować, będzie mógł tutaj na zewnątrz.
Nie wiem, dlaczego. Mi to moje zdrowie napisy zrobił. Elegancko, elegancko. Ja się cieszę, że tak to wyszło. Że za mało miejsca zamierzające. Ale to powinno być trochę więcej. Dobra. Coś miałem zobaczyć. Aparat zobaczyć. Dobra. I wszystko. Cieszę się, bo to na tyle. Jeśli takie osiągnięcie się podoba, zostawcie w komentarzu. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Na razie, cześć.